Moimi Państwa gościem jest wójt Gminy Dębowiec, Tomasz Branny. Dzień dobry, Panie Wójcie. Dzień dobry, serdecznie. Panie Wójcie, jaki to będzie rok dla gminy Dębowiec? Jak wygląda budżet i w jakim zakresie korzystacie ze środków zewnętrznych? Budżet w tym roku nie będzie taki śliczny, jak się zapowiadał, ponieważ w zeszłym roku. Musieliśmy bardzo dużo środków dołożyć do inwestycji, szczególnie do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gumna i Kostkowice, ale mimo wszystko w całości budżet razem ze świadczeniami dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie to około 29 milionów złotych. W jakim zakresie korzystacie ze środków zewnętrznych? Bo to też warto tutaj podkreślić. Korzystamy bardzo dużo ze środków zewnętrznych, ponieważ na ten nasz mały budżet praktycznie każdą inwestycję, którą chcemy realizować, składamy, ubiegamy się o środki zewnętrzne. I myślę, że w 80-90% większe inwestycje są dofinansowane z Unii Europejskiej. Na co najwięcej środków przeznaczacie w tym roku? Można wskazać taką jedną inwestycję? Mamy taką, jak na nasz budżet, potężną inwestycję termomodernizację szkoły podstawowej i gimnazjum. Będzie to kwota na ponad 3 miliony 300 tysięcy. Oczywiście również dofinansowana w 85% z Unii Europejskiej. Z tym, że jest to taka dosyć skomplikowana inwestycja, będzie tam oprócz samego ocieplenia, ponieważ okna, które też do tego projektu należą, okna, które należało wymienić już zrobiliśmy w poprzednim roku. Więc tutaj będziemy ocieplać cały budynek oprócz tego będziemy wymieniać całą instalację elektryczną, całą instalację grzewczą i sieć informatyczną, żeby w przyszłości można było ze względu na wnioski mieszkańców, rodziców wprowadzić dziennik elektroniczny. No to jak już pan wspomniał tutaj, jesteśmy w temacie oświaty. Co jeszcze w tym zakresie ile pieniędzy przeznaczacie na oświatę? Pieniędzy przeznaczamy na oświatę w około 40% budżetu. Niestety, bardzo dużo dofinansowujemy z budżetu własnego, ponieważ no, ta subwencja nie wystarcza na, na te wynagrodzenia, które no wiadomo, są teraz dyskusyjnym tematem dla wszystkich. Zobaczymy, czekamy też, czy będzie strajk, czy go nie będzie. Zobaczymy, wszyscy, będzie, wszyscy na to wszyscy czekamy. Mam nadzieję, że młodzież nie będzie poszkodowana w tym, w tym temacie. Natomiast, jeżeli, jeżeli chodzi o całość oświaty, mamy, mamy dosyć specyficzną sieć szkół u nas w gminie Dębowiec. Mamy jedną szkołę matkę i trzy filie w Simoradzu, Skrzyczynie i w Ogrodzonej. Oprócz tego mamy przedszkola w Dębowcu. W Iskrzyczynie W Ogrodzonej, a w Simoradzu mamy oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej. Więc jest to taki specyficzny twór, jeżeli chodzi o, o nasz powiat. Ale przy tej okazji ta reforma, którą wprowadziliśmy w 2012 roku, bardzo nam pomogła wyjść finansowo do przodu, ponieważ zaoszczędziliśmy około 10% budżetu. Przy tej okazji nauczyciele, którzy pracują w szkole matce, potrafią dojeżdżać do filii, w których uczą młodzież i nie mają tylko tego swojego minimalnego, okrojonego etatu podstawowego, tylko większość nauczycieli pracuje na około nawet półtorej etatu, oczywiście za, za ich zgodą. I. W w takich sytuacjach też to jest dla nauczyciela korzystne, ponieważ to wynagrodzenie ma od razu wyższe. Panie Wójcie, zmieniamy temat inwestycje drogowe. Które drogi, chodniki, parkingi doczekają się remontu? Pani redaktor, powiem w ten sposób, że drogi, chodniki, parkingi to jest taki mój konik. Bardzo jestem zawsze dumny z tego, jak uda się takie inwestycje zrealizować. Więc mimo tego, tak jak powiedziałem na początku, e, słabutkiego budżetu tegorocznego, e, udało się nam uzyskać też dofinansowania, do, e, dofinansowania akurat do ścieżki rowerowej, chociaż ja ją traktuję jako, e, jako taką drogę, ponieważ będzie ona budowana jakby od zera, będzie to ulica Dworkowa w Simoradzu, ulica Kokosowa w Gumnach i ulica na Podłazie w Kostkowicach. Oprócz tego razem z mieszkańcami kilku sołectw, które razem z Funduszu, z funduszu Sołeckiego przeznaczyły kilkanaście tysięcy na budowę parkingu przy kościele świętego Mateusza w Ogrodzonej. My również finansujemy to kwotą 80 tysięcy, więc razem z mieszkańcami będziemy tam ten parking. Budować. Znaczy ono istnieje, ale będziemy tam wykonywać nawierzchnię asfaltową. Jakieś mniejsze, drobne remonty drogowe, nakładki? Staramy się o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, ponieważ jesteśmy gminą wiejską. Mamy złożone trzy drogi, dwie w łączce, jedną w simoradzu. Zobaczymy, którą uda się zrealizować. Może wszystkie, może jedną, może żadnej, ale mam nadzieję, że. Że fundusze z ochrony gruntów rolnych nam pomogą. Kolejny temat, na który warto zwrócić uwagę kanalizacja, budowa wodociągu. W tym roku przewidujemy budowę wodociągu w Łączce. Przeznaczamy na to kwotę 100 tysięcy złotych. Będzie to wykonanie wodociągu na ulicy piaskowej. Będziemy również starać się o dofinansowanie z wodociągów Ziemi Cieszyńskiej i od mieszkańców, którzy tam zamieszkują, również będziemy chcieli jedną trzecią tej inwestycji spłacić. W gminie, Panie Wójcie, będzie jaśniej, pojawią się nowe punkty oświetlenia. Tak. Co roku staramy się jednak doświetlać te nasze drogi gminne i nie tylko. W zeszłym roku dużo, dużo przeznaczyliśmy środków na, na oświetlenie, a w tym roku mamy zaplanowaną do oświetlenia ulicę ogrodową w Dębowcu i ulicę wichrową w Gumnach. Sporo inwestycji zostanie zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego. Pan już tutaj wspomniał o tym Funduszu Sołeckim. Co na przykład jeszcze? Mieszkańcy bardzo ciekawie wykorzystują te środki. Też myślę, że Rada Gminy jest łaskawa i co roku jednak przyznaje te środki do, do Funduszu Sołeckiego. Korzystamy z nich od samego początku, czyli gdzieś około 9 lat. Mieszkańcy często przekazują środki na chodniki, na dofinansowanie różnych inwestycji, na przykład w placówkach oświatowych chcą, żeby te dzieci, które uczęszczają do szkół czy przedszkoli, Miały tam lepsze warunki, więc nam to też w, w pewnym stopniu pomaga. Więc to, to jest taka ciekawa inicjatywa. Wiele by wymieniać, bo one są rzeczywiście bardzo rozdrobnione, ale bywają jakieś trybuny przy, przy boiskach, właśnie chodniki. Czasami jest po prostu przeczyszczenie jakiegoś rowu newralgicznego, więc jest tego bardzo dużo. To są ważne środki. Ile tych środków w Funduszu Sołeckiego? W sumie przeznaczamy na Fundusz Sołecki około 120 tysięcy złotych, a jeżeli uda się nam to zrealizować prawidłowo, występujemy do wojewody, który nam później dofinansowuje około 30-40% tych, tych, tych środków. Myślę, że nie możemy pominąć tematu ochrony środowiska. Co w tym zakresie robi gmina Dębowiec? Tak jak już wspomniałem wcześniej, w, w poprzednim roku mieliśmy dwie y, potężne y, kanalizacje, które były realizowane, y, ale niestety takie mamy dziwne czasy, że przetargi, y, przetargi wychodzą bardzo drogo. Dużo wyżej oferty są składane, jeżeli chodzi o ceny w porównaniu do kosztorysów inwestorskich. Więc nie tylko nasza gmina to odczuwa, ale wszystkie gminy, myślę, że w całej Polsce, bo około 50% kosztorysu wyżej. Więc zamiast 4 milionów w zeszłym roku zapłaciliśmy 6. Ja tutaj patrzę na dotacje do wymiany pieców, CO, również, a także jeżeli chodzi o azbest. Tak, jeżeli chodzi o azbest, dofinansowujemy go już wiele lat. Mieszkańcy muszą go wymienić do 2032 roku, więc nie ma jeszcze jakiegoś takiego dużego czy bardzo dużego zainteresowania. Natomiast piece, czyli niska emisja, dofinansowujemy od zeszłego roku z tym że wojewódzki fundusz ochrony środowiska w zeszłym roku pomagał nam w 50% dofinansowywał nam te środki natomiast w tym roku całe środki zostały przeznaczone na program czyste powietrze i niestety w całości czyli 4000 dla mieszkańca na wymianę jednego kotła jest z Urzędu Gminy, czyli ze środków własnych gmin. No to Panie Wójcie, zmieniamy temat. Teraz sport, rekreacja. Tutaj warto przede wszystkim zwrócić uwagę na budowę ścieżki rowerowej, o której Pan już też wspomniał. Sporo środków, w tym środki unijne. Tak, jesteśmy akurat wczoraj po rozstrzygnięciu przetargu. Więc udało się wyłonić wykonawcę na budowę ścieżki rowerowej w łączącej ulicę rzeczną w Kostkowicach i ulicę dębową w Dębowcu. Będzie to ścieżka wykonana, można powiedzieć, od podstaw. Będzie tam nawierzchnia asfaltowa będą odpowiednie bariery zabezpieczające, żeby tam Ktoś nie poruszał się pojazdem mechanicznym, ale oprócz tego będzie możliwość zatrzymania się, wypoczęcia tam w takiej wiacie, która zabezpieczy na pewno tego rowerzystę czy pieszego przed deszczem, jeżeli będzie padał. Kiedy rozpoczną się prace? Prace myślę do, do miesiąca ruszą. Czyli ta ścieżka będzie fizycznie kiedy? Myślę, że nie chciałbym tu określać dokładnego terminu, ale myślę, że na wakacje już będzie gotowa. Jest ona dofinansowana z lokalnej grupy działania Cieszyńska Kraina. Panie wójcie, już na koniec naszej rozmowy. Na jakie inwestycje chciałby Pan jeszcze zwrócić uwagę? Już może niekoniecznie zaplanowane na ten rok, ale na lata kolejne. Dla nas, jako dla takiej małej gminy w powiecie cieszyńskim jednak bardzo ważne są te podstawowe elementy do swobodnego funkcjonowania mieszkańców. Dla nas podstawą to jest droga, kanalizacja, chodnik, oświetlenie. Dla mnie to jest zawsze takim priorytetem. Owszem, są różne dofinansowania do paneli fotowoltaicznych do takich inwestycji innowacyjnych, ale ja z, i myślę, że, że nasza Rada Gminy głównie nacisk kładzie na te podstawowe rzeczy. Budowa sieci kanalizacyjnej w, na terenie naszej gminy, która jest bardzo, jeżeli chodzi o obszar, rozpięta, jest wielki problem, żeby te, tą sieć wybudować, ponieważ odległości i ukształtowanie terenu jest bardzo trudne. I w tym momencie my nie potrafimy grawitacyjnie tego wszystkiego wybudować, więc musimy stosować przepompownie przydomowe, przepompownie sieciowe. Więc dla nas jest to bardzo kosztowne, a z Unii Europejskiej coraz mniej środków na to jest przeznaczane, więc ta podstawa dla mnie jest najważniejsza i będę dążył do tego, żeby właśnie te podstawowe inwestycje realizować. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Moim i Państwa gościem był wójt gminy Dębowiec Tomasz Branny.